Dzień dobry wieczór, Tomasz Godlewski, Grupa Medialna Pressmix. Spytacie, co to jest? To jest logo rewitalizacji Starówki w Koninie. Ten pasztet został opłacony, ten pasztet ktoś zaakceptował. No i cóż, pozostaje nam tylko zerknąć na stronę revitalkonin.pl. Spróbujmy wyszukać i popatrzmy, co się dzieje. Revital Konin. PL, powolutku zerkniemy sobie, co ta strona przedstawia i co się dzieje. Dlaczego tak długo się wgrywa? Dlaczego zaraz Państwu wytłumaczę? Tylko zastanawia mnie, kto tak naprawdę zaakceptował ten cały projekt logo, kto zaakceptował stronę internetową. Mimo że jest informatyk, mimo że są osoby, które są opłacane, zarabiają bardzo ciekawe pieniądze, a cały czas takie właśnie projekty, takie marnowanie pieniędzy podatnika na takie cudeńka w Koninie są wydawane. Zobaczmy. Niby strona jest. Wszystko ładnie, pięknie, śliczna. Nie ma sprawy. To wygląda w miarę. Zdjęcia jest 1 300 000. Możemy sobie tutaj popatrzeć, poczytać ładnie, ślicznie. Ale zerknijmy dokładnie, jeśli chodzi o kwestię strony internetowej, jak to wszystko wygląda. No niestety, jeśli zerkniemy sobie dokładnie na tą stronę i sprawdzimy sobie, czy są słowa kluczowe, to tutaj nie ma podstawy, nie ma słów kluczowych. Roboty, jakby nie było Google'a, roboty nie mogą tej strony zbadać. Popatrzmy dokładnie, co na to roboty i w jaki sposób ta strona przez roboty Google'a jest oceniana. Niestety możemy stwierdzić jedno. To jest bubel. Strona internetowa, która powinna być otwierana, powinna sama otwierać się w ciągu kilku sekund. Ta strona będzie się otwierała bardzo, bardzo długo. A przede wszystkim trzeba stwierdzić, że jest to bubel, który nie posiada słów kluczowych, które są bardzo istotne, jeśli chodzi o kwestie wyszukiwania, żeby roboty mogły dookreślić, co to jest, czym to jest. Po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o słowa kluczowe, brakuje spójności. Jeśli chodzi o stosunek tekstu do strony internetowej, to jest tylko 5%, a powinno być minimum 10%. Nie wiem, dlaczego informatyk w Urzędzie Miejskim, który powinien się tym zająć, nie zwrócił na to uwagi, że zapłacono za bubel. 59 zdjęć, w tym 49 zdjęć, niewidziane są te zdjęcia, w ogóle są nieopisane i dlatego roboty Google stwierdzają, że no niestety te zdjęcia nie istnieją, nie są przypisane do żadnej ze stron. Roboty Google stwierdzają, że to jest pusta strona, to jest podstawa. No cóż, popatrzmy, nie ma żadnych odnośników, jeśli chodzi o kwestie linków, które kierują na tą stronę. Następnie, jeśli zerkniemy sobie, nie ma analizy. Roboty nie mogą przeanalizować tej strony i tyle. Skandal podstawowy. Strona powinna mieć maksymalnie 3 mega. Ta strona ma 25 mega. To jest nie do pomyślenia, żeby coś takiego przyjąć, żeby coś takiego, za coś takiego zapłacić, proszę Państwa. Jeśli za logo, za stronę internetową zapłacono pieniądze i tutaj prośba do radnych, żeby się dowiedzieli, jaka to suma pieniędzy została zapłacona. Jeśli jest to suma powyżej 4000 zł, to jest to skandal. No niestety. Tak właśnie funkcjonuje miasto Konin na takie wynalazki, na takie fikcyjne projekty, naprawdę śmieszne. Tutaj nie ma połączenia z Facebookiem, z Twitterem. Tutaj żadne media społecznościowe nie działają. Praktycznie roboty nie mają tutaj co robić. Ta strona jest postawiona tak samo, jakbyśmy nakleili sobie na ścianie, gdzieś tam na budynku taką stronę i to wszystko. Do nikogo nie trafia ta strona, ponieważ roboty nie nakierowują wcale nikogo na stronę internetową. I oczywiście błąd podstawowy. Mail jest nieprawidłowo stworzony. Jest to mail prywatny, całkowicie traktowany przez roboty jako coś nieistotnego. W momencie, kiedy będziecie chcieli poszukać kontaktu, to będzie problem. Strona zrobiona w WordPressie, bardzo ciężka,
zapłacone pieniądze za naprawdę coś niepoważnego, coś, co jest niesamowicie zszanione i dziwię się, że utrzymuje się w Koninie informatyków, utrzymuje się elitkę, która nie zwraca uwagi na to, co jest kupowane, jaka to jest jakość, nie potrafią tego po prostu zwyczajnie dookreślić i jest jak jest. Marnujemy pieniądze. Marnowane są pieniądze podatników i mieszkańców na takie poważne błędy, które niestety istnieją cały czas. No, Konin jest miastem specyficznym, tutaj wszystko jest przyjmowane, tutaj wszystko jest akceptowane. Nikt nie zwraca uwagi na to, że jest to po prostu badziewie. Zaczynając od loga, kończąc na stronie internetowej. Apel do radnych, niech się zajmą tematem, niech sprawdzą, ile zostało z kasy miejskiej wydane na to i jeśli mamy zaczynać od takich popierdółek, to lepiej nie czynić nic. Albo poprosić mieszkańców, niech postarają się sami cokolwiek tutaj stworzyć. No oczywiście jest to sponsorowane, jeśli chodzi o Unię Europejską. Wszystko jest podpięte, interesik niesamowity, ładnie, pięknie jest. Fundusz Spójności, pieniądze zostały na to wydane, Fundusz Pomocy Technicznej i tak dalej. Szczerze, gdybym czynił kontrolę z tych funduszy i miał sprawdzić, nie przyjąłbym tej strony, a z drugiej strony trzeba po prostu tą stronę zgłosić do tych funduszy, że jest to niepoważne i pieniądze zostały wydane naprawdę za coś przesadnie schrzanionego, przesadnie tutaj napakowano tych zdjęć. Te zdjęcia nie zostały po prostu zmniejszone i dlatego jest jak jest. No popatrzmy, jak to wygląda. No proszę bardzo. Jeszcze w dodatku zapłaciliśmy za coś, na czym zarabia jeszcze osoba trzecia. Tutaj jest zdjęcie lotnicze.pl. I bez jakiej okazji jest to logo, jeśli opłacili to mieszkańcy i podatnicy. To jest skandal po prostu. No cóż, ale tak to jest. Takie lody kręci się w Koninie, jak to mówią. Znajomi świsteka mogą zarabiać, reklamować się, robić biznesy, ale nie ma odpowiedniej osoby, która by za to odpowiadała i powiedziała nie. Za drogo, kiepskie, dziękujemy, do widzenia. Brakuje nam fachowców na stanowiskach w Urzędzie Miejskim. Następna osoba. Jedna wielka reklama osób, firm, naszym kosztem. I tyle. Dziękuję bardzo i prośba do radnych. Proszę się zająć tematem marnowania pieniędzy, płacenia za naprawdę kiepsko uczynioną stronę internetową. Poważna spółka nie przyjęłaby tak wykonanej strony. A jeśli chcecie tak naprawdę, żeby wam zrobić dobrą stronę internetową, drodzy włodarze tego miasta, to zapraszam, pomogę. Za znacznie, znacznie mniejszą cenę zrobi to spółka akcyjna, poważna, partner Google. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Tomasz Godlewski, Grupa Medialna, Pressmix.